Cześć! Lociak z strony Witamskich bardzo serdecznie w 54. odcinku serii Hardcore na kwarantannie. Tak, 54. odcinek, słuchajcie, też w to nie wierzę, że to jest 54. odcinek, ale jednak, słuchajcie, jednak udało się dotrwać do tego momentu. Tak, to jest nasza chałupa. Znaczy, no wiem, że nieskończona. I ten piękny, najpiękniejszy fundament, jaki moglibyśmy kiedykolwiek zrobić, oczywiście również jest. A tutaj sobie drzewka spadają. Słowo na dziś to hashtag drzewko! Juhu. I łapeczka w górę. Słuchajcie, potrzebuję... Pytanie, co ja miałam robić w tym odcinku? Bo nie mogę sobie... Czy ja mam... Okej, okay, inaczej. Zróbmy to inaczej. Poczekajcie, bo to można łatwo szybko sprawdzić. Czy ja mam? Dobra, mam. Okej. Okay. To ja poproszę i... Poproszę... Kurde, bo wiem, że miałam robić dalej chałupę. Tylko, że... Zupełnie tak, jakbym straciła przez chwilę kontekst, jak to ma wyglądać. Tutaj mają być... Dobra, tutaj mają być glasy czy glass pane? A może zaszalejmy i zróbmy glasy. A co? Co nam zabroni? Okej. Okay. Lepiej to wygląda, słuchajcie, lepiej to wygląda. A jak są glasy, a nie glass pane? Okej, tutaj na pewno miały być okna na dwa wysokości, czyli tutaj też na pewno powinny być okna. Gdzie jeszcze okna? Słuchajcie, gdzie jeszcze okna? Bo to jest świetne pytanie. Tutaj, tutaj, tutaj i... Fiu, tutaj to wiecie co? Tutaj chyba zrobimy deski. To mi się wydaje. Albo nie wiem, co jeszcze. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, autentycznie nie mam pojęcia, co zrobić, bo nie przemyślałam tej chałupy, nie? Żeby nie było. Boże, jakaś muszka mi tutaj lata. Fu! Leć sobie stąd. Zupełnie nie przemyślałam tej chałupy pod względem, jak to ma naprawdę wyglądać, bo zaczęłam to budować tak po prostu. W ogóle bez żadnego pomysłu, bez żadnego planu. No i wyszło jak wyszło. Wyszła nam trochę taka, trochę ładniejsza kupa, którą można jeszcze było do tej pory przynajmniej odratować, ale w tym momencie to ja już nie widzę możliwości na odratowanie tego gówna. Także musicie mi wybaczyć, ale no niestety będziemy w czymś takim żyć i nasza chałupa też będzie taka właśnie... Dirta, znaczy tego, kobla. Powinnam tutaj kobla w ogóle postawić, żeby to się jakoś tak z tym mieściło. I chyba tak zrobię. I tak rzeczywiście zrobimy z tych jasnych, czy zwykłych dresek drewnianych. Oj, to ja chyba zjebawszy troszkę, nie? Też nie wiem. Dobra, poczekajcie. Pójdźmy, o Jezu, już. Pójdźmy najpierw spać. Szybciutko sobie tutaj zróbmy dzień. O Jezu, ja sobie tylko odchrząknę. I tak, rzeczywista sprawa, kiedy wyciszanie mikrofonu jest przy tym. I nie wiem, czy nie zwaliłam, słuchajcie. Autentycznie nie jestem pewna, czy nie zwaliłam. Ze względu na to, że tutaj przy drzewko... chociaż w sumie... Aha, bo oni ciągną ogólnie drewno do tego. Ja chciałam dać zwykłe drewno, ale w sumie jak tak, to też tak może być. Czyli nie muszę wcale tego wymieniać na drewno, więc jest jeszcze do odratowania, słuchajcie. Jest jeszcze do odratowania. Raz, dwa, trzy. Ile jeszcze tego będę potrzebować? Boże, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze siedem. I to by był koniec przynajmniej z naszymi drewnami. Nie drewnami, tylko. Czyli jeszcze 7 potrzebuję. 5. Dawaj 6. Jedno, żeby zostało w tym. I to odpalamy. Okej. Mamy to, moi drodzy. Kurczę. 7. Jeszcze sobie drewienko rozwalimy. No. Wiem. Ja wiem. Budowanie domu na wizji, na odcinkach jest nudne. Ale nie zrobię tego poza odcinkami, bo kurde, znając mnie, to zginę i będzie taki finał tylko, tak? A później będzie, bo nie ma odcinka, dlaczego nie ma odcinka? No bo kurde, zginęłam, ale jak to zginęłaś, kłamiesz, nie kłamę, no ale kłamiesz.
A live'ów na live'y nie mam, słuchajcie, czasowo to też nie mam czasu na live'y, więc wybaczcie. Teraz tak, tutaj powinnam... Nie wiem, jak to zrobić, autentycznie nie wiem, jak to zrobić. Mam jakieś drewno? Mam drewno. A gdyby tak, to postawić w drugą stronę. Znaczy, chcę tylko zobaczyć na jeden, jakby to wyglądało. Gdyby to postawić w drugą stronę, to wtedy by nie było to tak brzydko i to by można było tak pociągnąć. 5. No, w sumie można tak zrobić. Dobra, to potrzebuję siekierkę. Boże, ja jestem nieprzygotowana do odcinka w ogóle nic, zupełnie nic. O Jezus, sorry. Nic, zupełnie nic nie jestem przygotowana, także wybaczcie, ale najlepsze są takie spontaniki. O, mam nawet posiadam ja. Proszę bardzo. Cichaj tam. Weno, przestań pić. Ty pocionkoliku. Nieważne. Ej, no to teraz wyjdzie na to, że bez sensu w ogóle tutaj się tak starałam, żeby tak... Ej, w ogóle najgorzej to będzie, jak po prostu umrę i te wszystkie moje starania i to wszystko pójdzie w pizdziec. Bo tak kiedyś będzie, ale póki jeszcze żyję, to fajnie jest i fajnie się bawimy, ale jeżeli kurczę naprawdę zginę... Ej, słuchajcie, obczajcie, ile tutaj będzie nieodkrytych cave'ów, nie? Tyle cave'ików. Oj, będzie po czym chodzić. Oj, będzie co zbierać. Musimy się w ogóle wybrać do tego nowego endu, nie? Endu, Boże. Netheru. Tylko najpierw muszę zrobić jakiś portal czy coś. Nie wiem, muszę iść w ogóle do starej chałupy po jakieś rzeczy czy coś, bo zupełnie nic tutaj nie mam. Nic tutaj nie mam, ale wiecie, jak będziemy mieli pusty ekwipunek, to się dość przyniesie. Żeby mieć pusty ekwipunek, to ja muszę najpierw zrobić dom, magazyn, powywalać wszystko z tego kościoła i wtedy dopiero mogę ewentualnie wracać po coś. Dobra, tutaj jeszcze. 3. Dobrze, że to nie jest szkło, nie? Że to można sobie zbić i to jednak mi wróci do ekwipunku. Tutaj jestem bardzo ciekawa, co ja tutaj wymyślę. Dobra, to sobie postawię. To i tak zwalimy, bo muszę się po prostu na górę dostać. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, będę potrzebować więcej drewna w takim razie. No i teraz spędzi. Teraz pytanie, czy to powinnam do góry dociągnąć, czy zostawić tak jak jest? Powinnam chyba to dociągnąć do góry. Tylko teraz nie mam pojęcia, jak to zrobić. Musimy to tak zrobić. Aha. No i tak chyba będzie lepiej. A to sobie zarośnie. Ładnie, pięknie. Więcej drewna i musimy iść po kobla. Nie mam kobla? Naprawdę nie mam kobla? Poczekajcie, bo ja nie wierzę w to, że nie mam kobla. Jezus Maria, co ty robisz? Cwaniak, jak mi drzwi zamknął przed nosem. Skurczy Ignat. O Jezu. Aż mnie w gardle zadrapało. O Jezus, nie wierzę. Nie wierzę. No przecież mam kobla. Gdzie mam kobla? A tu mam stone'a. O, to jak mam stone'a. Poczekajcie, z kobla jak to się robi? Poczekajcie. A jak z kobla zrobię tak? Dobra, nic nie będzie. A jak zrobię tak, to będą... A jeżeli zrobię tak, to tak. A jeżeli to zrobię tak, to będą... A to takie białe? Jak się robiło? Dobrze, nieważne. Nieważne, w każdym razie i tak potrzebuję takie. I tu mam jeszcze dwie, a mam więcej kobla. Tu mam tylko 26 kobla, ale jajca. Ale bida na dzielni, nie? Oj, bida na dzielni, bida. Nie wiem, czy tego nie podmienić na te.
czekajcie, zaraz odczajmy, jak to by wyglądało, bo... No chyba lepiej. No, tak mi się wydaje. Że jak te zamienimy na te, to będzie lepiej niż... ten drewno, chociaż kurde nie jest... Poczekajcie, muszę wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak to na zewnątrz wygląda. Fuh, wystarczająco kopiasto. Ale tutaj da się drabinki i to się fajnie połączy. Dobra, będzie dobrze. Słuchajcie, jestem inżynierem, jestem po studiach inżynierskich, mam inżyniera z architektury, więc musicie mi zaufać. Oczywiście żartuję, ale musicie mi zaufać, tak? Rdzielą nam muszka. I tutaj lata. I tu będę potrzebować więcej w takim razie. Ale jak już będziemy mieli, słuchajcie, ścianę, to już będziemy mogli się tutaj zacząć wprowadzać. I to mi się podoba, bo ja się tak troszeczkę niepewnie czuję w tym kościele. Jakoś tak nie ufam tym budowlom stworzonym przez... Ała, Minecrafta właśnie. Okej. Okay. Ej, to jeszcze jedna ściana mi tylko została do zmiany. Dobra, dwa. Ale to i tak mi braknie. I tak mi... A tu jeszcze powinnam wymienić. A tutaj na co powinnam wymienić? Na drewno, nie? Na drewno. Już nie będę się wygłupiać, że tutaj dam to, nie? Bo to już była przesada. Wiecie, na co mam ochotę? Wiecie, na co mam ochotę? Patrzcie, 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 patrzcie. No dobra. No i znowu mi zamknął drzwi. Co za wieśniak. Co za wieśniak, słuchajcie, co za wieśniak. Coś cię powinno chyba pyknąć. Gdzie ty jesteś? Miniaturkę ci zrobię. Ona tutaj, ziomek. Gdzie ty jesteś, wieśniaku? Stój tu. Stój. Nie ruszaj się. Stań. No przestań się ruszać. Miniaturkę chcę zrobić. No przestań! Którykolwiek. Nawet nie ma znaczenia, który. Halo. Dobra, porobiło się. Coś się wybierze. Coś na pewno się, słuchajcie, wybierze. Ale wieśniak w ogóle, jak tak mógł zamknąć drzwi mi przed nosem, nie? Tutaj w ogóle człowiek ucieka do bezpiecznego miejsca, on jeb, zamyka drzwi przed nosem i szczęśliwy w ogóle, bo on ma gdzie spać. A won mi z tego łóżka, moje łóżko. Mea łóżko i... O, oczywiście chce mi się spać, wybaczcie. O, jakoś taka ostatnio niewyspana chodzę. No jak mam się wysypać, jak nie śpię? Okej, okay, jak oni... O Jezus Maria, jak ja mam zrobić taki dach tutaj? Hello? Czyż to się nie uda? To się autentycznie, słuchajcie, nie uda. I to jest z czego zrobione? Czekajcie, nie, idziemy spać. Pójdźmy spać i zobaczmy, rozbierzmy kawałek tego... tego dachu i zobaczmy, z czego w ogóle to jest zrobione. Czy to jest ze slabów zrobione, czy ze schodków. Jeżeli ze schodków, to będę musiała się odezwać do Maćka. Maciek ma dużo schodków, bo mu w końcu oddali te schodki, co ukradli. O Jezus, o nie, to mi się wcale nie podoba. Słuchajcie, to mi się wcale nie podoba. Dobra. Lecimy spać! Sorry. Musiałam się rozedrzeć. Ale wiecie co, naprawdę wkurza mnie to, że... O, bo jak chłopak youtuber, to może bluźnić, może krzyczeć, może wszystko, nie? Ale jak baba youtuber, to musi być grzeczna, nie bluźnić, nic nie tego, najlepiej takim słodziaśnym głosem mówić. Dzień dobry, moi kochani, co to mowa słychać od rana? Ojoj, 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 a tu mi się zrobiło takie coś, że mi creeper wybuchnął. Ojoj, ale jestem smutna z tego powodu, no serio? O, serio. No wy chyba nie widzieliście, jak ja w CS zagram. Dobra, to jest zrobione ze schodków. Potrzebuję więcej drewna, nie mam haczek. Znaczy mam, ale muszę się... O, Jesus. Pamiętacie te live'y z CS-a na przykład? To było w ogóle coś pięknego. To jeszcze były czasy, kiedy na YouTubie można było bluźnić.
Znaczy inaczej, nadal można, ale teraz po prostu są blokowane w pewien sposób filmy, więc no nie można bluźnić, ale za czasów, kiedy można było, Boże, to był taki piękny czas, ja się tak świetnie bawiłam na tych live'ach. O Jezus, bardzo chętnie bym to zrobiła znowu, ale pierwsze nie mam zainstalowanego CS-a. Po drugie byłabym ogromną lamą po tylu latach niegrania w strzelanki. I tylko bym zrobiła z siebie debila. Po trzecie, no, tak jak mówiłam, brak czasu, niestety. Ale bywa i tak, że po robocie wracam, nawet w tym momencie, jak sobie siedzę teraz w domu, już po pracy może zadzwonić telefon, bo coś i no i trzeba kuźwa działać, tak? Także mogłoby być tak, że po pracy po prostu, wiecie, no, odpalamy sobie tutaj live'a, a to zaczyna nagle telefon napierdzielać, nie? Więc no nie, no ewentualnie weekend, tak? Ale no weekend stary jest w domu. I tak trochę mi głupio i dziwnie. Raz, słuchajcie, raz nagrywałam, jak był na chacie i to nie jest to samo, ja nie mam możliwości wyżycia się. Ja nie mam możliwości powiedzenia tego, co chcę, bo wiem, że on tam gdzieś za drzwiami jest i być może słucha, a nie, powie, że debil, ogólnie powie, że debil, nie? Wolałabym tego uniknąć czasami. Już wystarczy, że myśli, że jestem debilem, nie musi o tym wiedzieć, tak? Póki chce się hajtać, to jeszcze spoko, później pokażę prawdziwą twarz. No, no właśnie. Nie, nieważne. No dobra, troszeczkę może. No. Nie, ale poza tym to wszystko okej. Jestem zdrowa psychicznie jeszcze. To się może zmienić niedługo, bo tak. Bo pierdolca idzie dostać czasami. Muszę pozbierać te wszystkie rzeczy. Ile ja mam? 17 minut, dobra. Nie no, bo szkoda tych tutaj, wiecie, te rzeczy, co tutaj spadają, a jeszcze i tak nie mam pomysłu na dachy, musimy się zająć już po chwili dachem, bo to tak... No to tak trochę przykro. A to jak jest zrobione? Okej, okay, no to tak zaczniemy robić, ale to... To już by trzeba było zacząć jedno wyżej, to już potrzebuje jakiegoś dyr... Dobra, idziemy... O Jezu, no i już zaczynam, ale spoko. To będzie ciężkie, słuchajcie, to będzie ciężkie. Mam... A ja miałam drewno. Czyli niepotrzebnie zwalałam to wszystko. Ok, 40 czy więcej? Muszę się rozejrzeć. Dobra, tylko też więcej nie mam. O, moi drodzy, nieciekawie. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jeszcze nasionko dostałam, świetnie. Czyli tak, jeżeli tutaj... Dobra, zacznijmy tutaj. Musiało być tak. Jeżeli to ma być w stylu... tamtego... zupełnie tylko nie przemyślałam, słuchajcie, zupełnie. Jeżeli to ma być w stylu tamtego, to mi się w ogóle tutaj nie zamknie. Nie wiem, jak zrobić teraz tutaj. Może tak? Na pewno nie. Z tego to można by było, wiecie co zrobić? Live'a. No, autentyko. No jak ja mam teraz tutaj to połączyć z tym? Chyba tak. Tylko teraz pytanie, czy to mi się naprawdę... Połączyć, czy to mi się nie po... Jak ja mam to położyć? Oh, Jesus! Dobra. Pii, żyjemy. No. Wiecie co? Ja to ogólnie wyczuwam.
tej strony trzeba zacząć. Bo inaczej to nie pyknie. Tutaj. No, świetnie. Oj, 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 to widzę, że sobie... Noż, ty kurde! Widzę, że zrobiłam sobie taki problem teraz. Jak ja mam to teraz połączyć z tym? To jest tak, to tutaj. To tutaj. To tutaj bym musiała dać. O, coś takiego by trzeba było zrobić. Jak to wygląda na zewnątrz? Okropnie. Jeżeli tutaj da. Ale nie, bo to mi się nie pozamyka. Dobra. To tak najwyżej musi być. A tutaj, w te brakujące, to można dać po prostu te płytki. Takie płytkowate. Poczekajcie, bo to nie będzie głupie. Płytki płytkowate. 4, 5, 3. Dobra, i tak to drewno będę musiała przerobić. 36 załóżmy. Ile mam? 21 minut. Dobra, to tylko zobaczmy. Posuń się, ziomek. Tylko zobaczmy, czy to będzie ładnie wyglądać. Jeżeli tak, no to mamy teoretycznie problem rozwiązany. Tutaj damy płotki, żeby to się ładnie tak zazębiło razem z tym. No i będzie spoko. No dobra. To co? W następnym odcinku będziemy sobie dalej tutaj walczyć z tym. Oj, to będzie wesoły odcinek. Ile tam kurw będzie lecieć, to ho, zapraszam. No, to do następnego. Trzymajcie się i cześć.